Czy masz świadomość? Rozwijane współcześnie technologie robotyczne uznaje się za na tyle dojrzałe, by mogły opuścić laboratoria badawcze i wkroczyć masowo na rynek konsumencki, na przykład odkurzacze typu Roomba, opiekunowie osób starszych i chorych, samojeżdżące taksówki. Od kilku lat doświadczamy nowego wyścigu zbrojeń dotyczącego autonomicznych systemów uzbrojenia, które wyposażone w śmiercionośną broń podejmują decyzję o wybraniu celu i jego likwidacji, zasadniczo opierając się na obliczeniach agentów programowych zamiast na ludzkim osądzie. Faktem jest, że roboty wojskowe są używane w coraz większym stopniu we wszystkich przestrzeniach pola walki, czyli w powietrzu, na lądzie, w wodzie i w cyberprzestrzeni. Niektóre z nich wzorowane są na zwierzętach, na przykład wężach, owadach, ptakach, rybach, ssakach morskich i lądowych. Przy czym coraz więcej z nich ulega miniaturyzacji, łączeniu w roje, kontrolowane przez jednego ludzkiego operatora. Należy uznać, że autonomiczne systemy śmiercionośnej broni stanowią postęp w porównaniu ze zdalnie kierowanymi robotami czy systemami automatycznymi ze względu na przyznaną im autonomię oraz ich wpływ na sposób prowadzenia konfliktów zbrojnych. Zdaniem członków kampanii na rzecz powstrzymania zabójczych robotów, autonomiczne systemy śmiercionośnej broni stanowią większe zagrożenie dla ludzkości niż broń jądrowa, dlatego rozwijanie ich, produkcja i użycie powinny być zakazane. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Przeczytałem Państwu trzy fragmenty z książki Sztuczna inteligencja na wojnie pani Kai Kowalczewskiej. Panią Kowalczewską, panią doktor adiunkta na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego gościmy dzisiaj w audycji. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, zanim zacznę od poważnego pytania, właściwie to też jest poważne, to skąd w ogóle pomysł na to, żeby taką książkę napisać? Od razu tłumaczę. Jest to efekt mojego doktoratu, który obroniłam pod koniec 2018 roku i w trochę bardziej przystępnej formie, aczkolwiek nie jest to książka popularna, naukowa, co zresztą wynika z przytoczonych przez pana cytatów. Nie są one proste i przyjemne do czytania, niestety. No, zajmowałam się zastosowaniem prawa międzynarodowego do nowych technologii na polu walki, czyli tak zwanego międzynarodowego prawa humanitarnego, które reguluje działania państw i grup zbrojnych podczas konfliktów zbrojnych. Jak to zawsze się śmialiśmy w naszym takim małym gronie specjalistów w tym zakresie, żeby zawsze te nasze rozważania pozostały teoretyczne. No natomiast jak wiemy, prawie już roku żyjemy w kraju, który graniczy bezpośrednio z konfliktem zbrojnym i gdzie też te nowe technologie są używane, aczkolwiek nie te, o których ja piszę w mojej książce, bo te tak zwane autonomiczne systemy śmiercionośnej broni, czy też broni autonomiczne, tak w skrócie, to jest kwestia bardziej futurystyczna, można powiedzieć, gdzie w mojej książce zajmowałam się takimi zagadnieniami prawnymi, etycznymi, dotyczącymi tego, czy w ogóle my chcemy, żeby takie bronie rozwijano. No właśnie, wspomniała pani już to, co się dzieje za wschodnią granicą, więc pytanie, czy sztuczna inteligencja jest wykorzystywana dzisiaj na wojnie na Ukrainie? Oczywiście. I tu muszę zrobić też taki mały disclaimer, że ten główny tytuł mojej książki to jest Sztuczna inteligencja na wojnie, aczkolwiek tam są potem jeszcze dwa podtytuły i cała książka jest poświęcona tylko jednemu rodzaju technologii, a wiemy, że sztuczna inteligencja jest używana, no właśnie ma multum zastosowań. I jeżeli pytanie jest o to, czy sztuczna inteligencja jest wykorzystana w wojnie na Ukrainie, to trzeba powiedzieć zdecydowanie, powiedzieć, że tak, ale nie w związku z używaniem takich systemów autonomicznych, o których ja piszę.
Przede wszystkim z tego, co zdążyłam się zorientować, to sztuczna inteligencja jest wykorzystywana, zresztą zgodnie z prognozami analityków wojskowych, jako wspomagająca technologia dla działalności człowieka, nie zastępująca człowieka, bo o takiej sztucznej inteligencji ja pisałam. I przede wszystkim jest wykorzystywana do analizy danych, do podejmowania decyzji o rozmieszczeniu wojsk, do podejmowania decyzji operacyjnych. A te dane są zbierane przez powszechnie tak zwane drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne, mogą być też naziemne, które nagrywają wszystko, co widzą, zbierają bardzo dużo różnych danych, inputu tak zwanego, i dzięki temu na podstawie zaawansowanych systemów też udostępnianych przez partnerów Ukrainy, chociażby ze Stanów Zjednoczonych, te jakby dane są mielone i wspomagają decyzje na wysokim szczeblu dowództwa wojskowego. Natomiast jeżeli chodzi o to, co wiemy, bo oczywiście no, trzeba tutaj założyć, że nie wiemy wszystkiego i na pewno tego, co się dzieje na polu walki, to nie ma rozmieszczenia takich rzeczywiście autonomicznych systemów, które mają śmiercionośną broń, czyli taką, która może zabić, bo mamy też broń nieśmiercionośną, ale nie ma takich systemów, które by samodzielnie działały. Są takie zdalnie sterowane drony i są też pewne naziemne systemy, które wspomagają logistycznie żołnierzy. Natomiast nie słyszeliśmy jeszcze ani razu w ogóle na świecie o użyciu takiego prawdziwie autonomicznego systemu. Choć jak wiadomo, no, bardzo często takie konflikty zbrojne są używane za poligon testowy do różnych technologii. Może za 3 lata powiem panu, że się myliłam i było używane takie broń, ale na ten moment nic nie wiemy. Jasne. A dlaczego każdy z nas powinien, czy w ogóle, a jeżeli tak, to dlaczego powinien się interesować tymi autonomicznymi systemami śmiercionośnej broni? Co to w ogóle za systemy? To może tak pokrótce, ta skomplikowana nazwa wywodzi się po prostu z próby przetłumaczenia z języka angielskiego pojęcia, które jest używane już dosyć powszechnie, czyli lethal, czyli śmiercionośne, autonomous, autonomiczne, weapon systems, czyli systemy uzbrojenia, czyli nie tak jak sobie wyobrażamy, że jest tylko, nie wiem, jakiś jeden pistolet, karabin, tylko jest to połączone z wieloma podsystemami, bardzo często też mogą być jakieś systemy komunikacyjne i działa to właśnie w ramach systemu. I są to bronie, które, tak jak wspomniałam, jeszcze nie zostały wykorzystane na polu walki, ale w związku z tym, że cały czas doświadczamy rozwoju sztucznej inteligencji, no to już ponad 10 lat temu postanowiono rozpocząć działanie, które miałoby na celu zaniechanie prowadzenia kiedykolwiek takich systemów na pola walki, ale o tym za chwilę. I to są systemy, które tak ogólnie, bo nie ma żadnej przyjętej prawnej definicji, mówi się o tym, że są systemy, które podejmują decyzje o wyborze celu i decyzję o zniszczeniu celu bez znaczącej ludzkiej kontroli. Kolejne pojęcie, które nie jest wytłumaczone, czyli w skrócie tam, gdzie to człowiek pociąga za spust i decyduje przede wszystkim o tym, że pociąga za spust, tam to byłaby sztuczna inteligencja zamiast człowieka. Więc no, zawsze się przywołuje przykład Robocopa, ale to nie jest dobre porównanie do końca. Natomiast te systemy, czym powinniśmy się nimi interesować? Wydaje mi się, że nie poszłabym tak daleko, mówiąc, że każdy z nas powinien się nimi interesować. Natomiast w ramach naszego obywatelskiego obowiązku jest w jakimś zakresie no, wspieranie działań państwa albo dokonywanie pewnych nacisków, żeby pewne prawno międzynarodowe zobowiązania czy jakieś umowy, traktaty były podpisywane przez Polskę, bo potem możemy się znaleźć w takiej sytuacji jak Ukraina, że z jednej strony państwa mają takie podejście, że jak się podpisze traktat, to się jest zobowiązanym,
ale są z tego jakieś profity, prawda? No a czasem może być więcej szkód, czy tam powiedzmy no, negatywnych konsekwencji z przystąpienia do jakiegoś traktatu. Mówię tutaj przede wszystkim o statucie rzymskim, który tworzy Międzynarodowy Trybunał Karny, który ściga właśnie osoby odpowiedzialne między innymi za zbrodnie wojenne. Część państw nie chciało przystępować do tego, bo wtedy obywatele tego państwa byliby, mogliby być pociągnięci do takiej odpowiedzialności, a potem jak się okazało, że na Ukrainie jest wojna i ta jurysdykcja, czyli działanie tego trybunału byłoby korzystne dla tego państwa, no to już nie było tak łatwo potem w praktyce wprowadzić, jak już było trochę za późno, pewne zobowiązania. Polska jest o tyle dobrym sytuacji, że naprawdę mamy bardzo wiele umów z zakresu właśnie prawa wojennego, prawa konfliktów zbrojnych podpisanych. I mamy naprawdę zaawansowany poziom tego przestrzegania tego prawa, bo też od lat nie byliśmy bardzo aktywnie zaangażowani w jakiś konflikt zbrojny. I właśnie teraz trwają rozmowy, nawet jeszcze nie ma konkretnych rozmów o przyjęciu traktatu, ale są takie rozmowy o tym, co to są te systemy, jakie stawiają wyzwania dla państw, co z nimi zrobić. No i w tym zakresie powinniśmy mieć jakąś debatę na ten temat również w Polsce, bo przywołam tu taki przykład, że 10 lat temu brałam udział w takiej kampanii dotyczącej dronów bojowych, czyli powiedzmy stopień niżej, a nawet paręnaście stopni niżej, jeżeli chodzi o rozwój tej autonomiczności w tych systemach. I w tym czasie Polska planowała zakupić takie drony, chyba dopiero w tym roku doszło do jakiegoś pierwszego zakupu rzeczywiście, no ale 10 lat temu zostało to ogłoszone i próbowaliśmy przekonać różnych posłów i osoby, które są decyzyjne w tym zakresie, żeby skonsultować się ze społeczeństwem, czy my chcemy, żeby nasze drony były wysyłane za granicę do zabijania ludzi. No ale nic się na ten temat nie wydarzyło. Natomiast jednocześnie w Niemczech na przykład przez właśnie opór społeczeństwa nie zdecydowano się na zakup tego rodzaju broni, więc to jest taka chyba ogólna kwestia związana z tym, na ile jesteśmy zaangażowani w politykę zagraniczną naszego państwa. No dobrze, ale to ja tutaj dopytam, czy tutaj jest coś takiego, co łączy te systemy z takimi produktami, które już wchodzą do naszych domów. Ja czytałem fragment o tym domowych odkurzaczach, czy o tych samojeżdżących samochodach, z których, które są coraz bliżej. No i właśnie, czy tu jest jakieś połączenie, bo może dlatego powinniśmy się zacząć interesować tym tematem? To znaczy myślę, że nie rysowałabym jakiejś bezpośredniej analogii między tymi produktami, bo jakby wyzwania, jakie tworzą te systemy wojenne, są zupełnie inne i to nie jest coś, o czym powinniśmy myśleć codziennie w idealnej sytuacji. Natomiast sprzęty, technologie, które są powiedzmy w zasięgu ręki, są komercyjnymi zastosowaniami sztucznej inteligencji, no powodują szereg innych wyzwań, przede wszystkim związanych z prywatnością, te takie domowe sprzęty. Czasu, kiedy ja pisałam tą książkę, to jeszcze w czasach tych nie było takiego przykładu, ale właśnie Roomba została zakupiona przez ta firma, która produkuje Roombę, została zakupiona przez Amazona i w Stanach, i my tak myślimy, no dobrze, kolejne przejęcie na giełdzie, ale w Stanach Zjednoczonych Amazon ma oddzielną jakby taką jednostkę wewnątrz firmy, czy na zewnątrz, no na pewno powiązaną z całą firmą, która współpracuje, której głównym celem jest współpraca z organami ścigania. I teraz można się zapytać, czy jeżeli jakaś firma posiada mapy domów, bo odkurzacze te działają na zasadzie zmapowania powierzchni naszego domu i jest w stanie udostępnić policji te dane, no to czy nasza prywatność nie jest tu jakoś bardziej naruszona? Ale tak jak mówiłam, no jest dużo wyzwań prawnych, ale są one innej natury, bo w przypadku tych wojskowych zastosowań sztucznej inteligencji, no to stykamy się tutaj, można powiedzieć, z takimi ontologicznymi kwestiami, czyli takimi, no, bardzo filozoficznymi pytaniami o życie i śmierć. Rozumiem. To właśnie tutaj wejdę w słowo, bo pani wspomina w książce o kampanii na rzecz powstrzymywania zabójczych robotów. O co chodzi z tą kampanią i czy ona nie zaczęła zadawać właśnie takich filozoficznych pytań? Tak, to właśnie dzięki tej kampanii, to jest
nazwa tak naprawdę koalicji organizacji pozarządowych z całego świata, wspieranych też przez niektóre ośrodki akademickie, wspieranych też przez indywidualne osoby, byłych żołnierzy, osoby z branży IT, która w 2012 roku wypuściła pierwszy raport pod tytułem Losing Humanity, czyli tracąc człowieczeństwo, w którym właśnie przedstawiła całą tą wizję, że za niedługo roboty będą na roboty autonomiczne, roboty zabójcy, killer robots, tak ich nazywała, te systemy, które na dyskusjach międzypaństwowych są bardziej dyplomatycznie nazywane. Może i dobrze, bo taka moralna panika nie jest nam do niczego potrzebna. I oni zaczęli naciskać na różne organy ONZ. I ONZ zdecydowało, że no rzeczywiście jest to temat warty dyskusji i rozpoczęło te dyskusje w 2013 roku w Genewie. I te dyskusje trwają do dzisiaj. Biorąc pod uwagę, że minęło 10 lat, w tym tam 2 lata pandemii, kiedy państwa nie za bardzo się zajmowały tą tematyką, to przez te 8 lat spotkań co najmniej 2 razy w roku wszystkich państw. Można powiedzieć, że to nie jest wiele w perspektywie istnienia państw. W naszej perspektywie 8 lat, no to już jest prawie dekada życia, ale nie zrobiono za dużo. Nie ma nadal żadnych wspólnych stanowisk, które byłyby już wiążące, nie ma definicji tych wszystkich pojęć, którymi operuję w książce i tutaj z państwem. I tak naprawdę widzimy po 8 latach, że świat dzieli się na takie kilka grup państw. Pierwsze to jest Stany Zjednoczone i NATO, które są na stanowisku, czy no, Stany Zjednoczone przedstawiają to stanowisko, a państwa NATO popierają je, że nie potrzeba nam zmiany prawa, że aktualnie istniejące prawo jest wystarczające i rozwijamy to z zachowaniem ostrożności. Są państwa, które mówią, że są przeciwko i właśnie chcą wdrożyć taki traktat, który będzie całkowicie zakazywał używania tego sprzętu. Są to państwa o takim poziomie rozwinięcia technologicznego, który nigdy by im nie pozwolił na rozwinięcie własnej technologii w tym zakresie, albo są to państwa, na których terytoriach albo toczyły się, albo toczą się, albo z dużym prawdopodobieństwem będą toczyć się konflikty zbrojne. Więc to oni będą tymi bezpośrednimi odbiorcami tej technologii, to znaczy to ich żołnierze i ich ludność cywilna może stać się celem ataku takiej broni. No i jest moja ulubiona trzecia grupa, w skład której chodzą tylko Chiny. Chiny mówią, że no jesteśmy za zakazem używania takich broni, ale nie za zakazem ich produkcji. To zawsze dobrze podkreśla stanowiska. No i to ta kampania właśnie dzięki niej rozpoczęły się te dyskusje, które tak naprawdę mogą doprowadzić do jakiegoś wiążącego traktatu. No właśnie, chciałem to podkreślić, bo to tak przynajmniej odebrałem z tej pani książki, że to właśnie oddolnie obywatele zrzeszeni w różnych organizacjach zapoczątkowali tą dyskusję, bo bez tej kampanii, bez takiego nacisku obywatelskiego, to by po prostu dalej tej dyskusji nie w ogóle było. Nie było. Tak jak nie ma, znaczy powoli się zaczyna już dyskusja jeszcze nad używaniem różnych broni w kosmosie, czy nad technologiami kwantowymi. Rzeczywiście. I jest to dosyć charakterystyczne, można powiedzieć, dla rozwoju tego prawa konfliktów zbrojnych, gdzie są reguły, które dotyczą środków walki, czyli właśnie broni różnego rodzaju. I jak ktoś popatrzy na to, jak powstawały konkretne traktaty, o których pewnie każdy gdzieś tam na przysposobieniu obronnym czy wiedzy o społeczeństwie, tak? Słyszał, że mamy zakazaną broń chemiczną, biologiczną, no i jądrową dopiero od niedawna, miny przeciwlądowe, to zobaczymy, że droga do przyjęcia tych traktatów była no, mocno naznaczona właśnie wpływem społeczeństwa obywatelskiego. Wręcz niektóre z tych organizacji otrzymały nagrody Nobla, pokojowe nagrody Nobla właśnie za ich wysiłki. Więc jest to na pewno coś bardzo pozytywnego, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że to nadal jest tylko taki impuls, bo same organizacje pozarządowe nie są w stanie zmienić tego prawa. Muszą przekonać jakieś państwa do tego, żeby poparły ich stanowiska.
no a potem te państwa wchodzą w dialog z innymi państwami. Tak wygląda prawo międzynarodowe. Ale no, no właśnie, a jakie jest stanowisko Polski na temat tych systemów autonomicznych? No to... Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Polska jest członkiem NATO i w związku z tym ma, raczej nie wychodzi na w Genewie, nie przedstawia stanowisk no, niespójnych z tymi właśnie natowskimi, aczkolwiek państwa natowskie też są aktywne. Polska też jest dosyć aktywna na tym forum, to trzeba zaznaczyć. I każdy z nich ma swoje stanowisko, ale one nie są, można powiedzieć, jakieś awangardowe. Nie wskazują kolejnych kroków milowych, które trzeba dokonać i nie zbierają szerokiego poparcia. Myślę, że właśnie przede wszystkim przez układ stosunków międzynarodowych, że no musimy się tu jakoś podporządkować naszym sojusznikom w tym zakresie, bo wiadomo, że to razem z nimi będziemy na ewentualnej wojnie stosować te bronie. I Polska, więc w związku z tym Polska nie wypowiada się ani za wprowadzeniem całkowitego zakazu, ale też mówi o tym, że przydałoby się kilka rzeczy uregulować w traktacie, czyli dookreślić. No i mówi właśnie chociażby o tym pojęciu jak znacząca ludzka kontrola. Mówi bardzo ogólnie, jak to bywa w takich dyplomatycznych stanowiskach. Nie wiemy nadal, czy Polsce chodzi o to, że to ma być znacząca ludzka kontrola nad systemem, nad pełną misją, nad konkretnym atakiem, na jakim poziomie to się ma rozegrać. Więc no, muszę tutaj pochwalić Polskę za to, że się wypowiada, natomiast nadal nie mamy na przykład swojego narodowego podejścia do tego. Ja współpracowałam przy opracowaniu założeń do strategii rozwoju sztucznej inteligencji i tam rzeczywiście dodano jeden rozdział dotyczący właśnie tych systemów, no natomiast potem została przyjęta, z tego co kojarzę, polityka, czyli jeszcze nie strategia, która w ogóle nie, no, ma wyjęte ze swojego zakresu zastosowania wojskowe. A dlaczego pani myśli? Co pani podpowiada intuicja? Myślę, że to wynika z odmiennej problematyki, no bo trochę inaczej jest, trochę innym problemem jest zastosowanie sztucznej inteligencji w jakichś platformach internetowych wykorzystywanych do sprzedaży, marketingu, rekrutacji i kwestiach związanych z prawem wewnętrznym, a co innego trochę kwestie wojskowe. Myślę, że może to też wynikać może z pewnego braku dialogu pomiędzy ministerstwami. I jest to na pewno, no, dla mnie jest to zaprzepaszczona szansa, bo inne państwa, nie tylko europejskie, ale no, przyjmują swoje wewnętrzne regulacje, nawet na wypadek tego, gdyby nie miały rozwijać tych broni, ale przynajmniej podają definicje, próbują doszczegółowić reżim odpowiedzialności dowódców, czy też zwykłych żołnierzy, kto by odpowiadał za błędy tej sztucznej inteligencji, bo to jest cały problem. No a u nas niestety na ten temat nie za wiele się dzieje. Mimo, że jakieś rozmowy są, to z tego, co widzę też również takim na forum naukowym, to wiele konferencji, seminariów poświęconych jest aspektom technologicznym, czy w ogóle coś jest możliwe, a nie aspektom prawnym, czy filozoficznym, czy etycznym. To kto by pani zdaniem, kto powinien odpowiadać za błędy? Jak ja w ogóle nie mam tu żadnego zdania, bo wszystko zależy od tego, bo to jest też duży problem taki koncepcyjny, no, że nie mamy jakiegoś konkretnego modelu, gdzie możemy sobie zobaczyć, jak to działa, jak działa algorytm, tam pomijając, że możemy, że ten algorytm czy sztuczna inteligencja może nie być transparentna, no to nie wiemy za bardzo, w jakich scenariuszach byłoby to używane. Więc trzeba, myślę, popatrzeć zawsze kazuistycznie na każdą sytuację, bo chodzi tutaj o prawo karne, o odpowiedzialność karną za ewentualne zbrodnie wojenne. No i pewne jest, że na pewno jest odpowiedzialne zawsze państwo.
Tylko, że państwo nie odpowiada karnie, odpowiada na zasadzie takiej odpowiedzialności międzynarodowej. Zazwyczaj, jak jakiemuś państwu uda się udowodnić, że jest odpowiedzialne za naruszenie tego prawa wojennego, to zazwyczaj kończy się na jakiejś ugodzie i wypłacie odszkodowań, co jednak różni się od odpowiedzialności karnej. I jest to wielki znak zapytania, bo naukowcy nie mogą się zdecydować, czy jest to dowód, czy ta osoba, która będzie zajmowała się rozmieszczeniem tych systemów na pole walki. Mamy duży problem z tym, bo właściwie na podstawie prawa humanitarnego, czyli wojennego, nie da się pociągnąć do odpowiedzialności informatyków, którzy programowali to. Sztuczną inteligencję, pisali kod, jeżeli to się działo poza konfliktem zbrojnym, więc jest tu dużo pytań i właśnie dlatego przydałoby się jasne stanowiska państw w tym zakresie. A dlaczego ich nie ma? Dlaczego ich nie ma? Ja zanim dam przestrzeń, żeby pani odpowiedziała, to żeby mi to nie uciekło, jak czytałem pani książkę, a teraz jeszcze tym bardziej, jak panią słucham, to przypomina mi się, proszę państwa, jak państwo nie oglądaliście takiego serialu Czarne Lustro, to polecam bardzo. I tam jest taki odcinek Twardogłowy. I tak sobie myślę teraz nawet... To jest o tym psie? Tak, przychodzą tak, mnie dreszcze, bo pamiętam, to jest moim zdaniem najlepszy odcinek z całych wszystkich sezonów z tego serialu. Przechodzą mnie teraz dreszcze, bo to chyba jest właśnie przykład systemu śmiercionośnego, autonomicznego, tak? Ja muszę od razu powiedzieć, że jak byłam też w trakcie mojego doktoratu na Uniwersytecie w Melbourne, właśnie ze specjalistami z zakresu prawa i tych nowych technologii zajmujących się sztuczną inteligencją, i pamiętam, że na pierwszym lunchu powiedziano mi, że muszę obejrzeć Czarne Lustro, jeśli jeszcze tego nie widziałam, bo większość z tych rzeczy już ma miejsce, już te technologie są rozwijane, a część to jest właśnie już niedługo. A że to było już parę lat temu, to coraz więcej można rzeczywiście analogii w życiu zobaczyć. No i ten odcinek z psem, tak polecam państwu lubiącym dreszczyk i takie napięcie w filmie. I to rzeczywiście... Tylko tam mamy pokazany efekt, czyli co się wydarzy, że po prostu będzie jakaś niekontrolowana sztuczna inteligencja atakowała. No i wiadome jest, że nie jest w interesie państw i wojskowych, żeby niekontrolowaną broń tak puszczać ze smyczy, nawiązując do Czarnego Lustra, bo mimo wszystko jest to drogi sprzęt. Jest to drogi sprzęt, którego wytworzenie trochę kosztowało i samo używanie kosztuje, no i nie jest on nieograniczony, aczkolwiek możliwe, że będzie masowo produkowany. Ale też trzeba zrozumieć, że właśnie fakt, że ta sztuczna inteligencja w założeniach definicyjnych ma nie być pod kontrolą ludzką, trochę kłóci się z założeniami, po co w ogóle wojskowi używają pewnych systemów uzbrojenia. Po to, żeby osiągnąć konkretną korzyść wojskową. I po to muszą wiedzieć, co zrobić, żeby uzyskać konkretny efekt i przy okazji nie popełnić na przykład zbrodni wojennej, czy nie naruszyć w inny sposób prawa wojennego. Więc ja bym powiedziała, że państwa... Z jednej strony chyba nie wierzą w to, że któreś z państw mogłoby teraz mieć już gotową taką technologię, którą mogłoby wypuścić na testowe pole walki, choć jak wiemy z przypuszczeniami to różnie bywa, bo ostatnie lata pokazują nam, że chyba sky is the limit. I z drugiej strony wszystkie z państw, które są w stanie, pracują nad tą technologią. Więc dla nich ograniczanie się w formie prawnego zobowiązania do czegoś tam nierobienia, no nie jest korzystne. Więc przyjmują taką wyczekującą postawę i też prawdą jest to, że była tylko jedna broń w historii, która została zakazana zanim wyszła z laboratorium, i były to oślepiające bronie laserowe. A wszystkie inne bronie tak naprawdę państwa się przekonały lub podjęły decyzję po prostu o tym, żeby ich zakazać, po tym jak już dziesiątki tysięcy, tysiące ofiar musiały zginąć. Więc oczywiście kampania na rzecz powstrzymania zabójczych robotów ma na celu uniknięcie tej sytuacji, ale historia regulacji broni nie podsuwa nam tutaj optymistycznych scenariuszy i
I skoro już te 10 lat nie doprowadziło do żadnych konkretnych chociażby kroków, czyli chociażby otwarcia oficjalnych negocjacji dotyczących traktatu, no to myślę, że możemy zostać właśnie na takim status quo, że będzie się stosowało dotychczasowe prawo, które zawiera zasady ograniczające możliwość używania tej sztucznej inteligencji, bo w tym momencie, jeżeli mamy taki poziom, jak o którym powszechnie wiemy, rozwoju sztucznej inteligencji, to ona nie będzie w stanie spełnić wymogów prawnych, czyli przede wszystkim zasady rozróżniania kombatanta, czyli legalnego celu wojskowego, od osób cywilnych. No bo i my jako ludzie mamy z tym duże problemy, bo to nie jest tak, że każdy nosi koszulkę z napisem i można to rozpoznać. Jest to skomplikowane dla ludzi, jest to aktualnie też skomplikowane dla sztucznej inteligencji, więc jeżeli nie jest w stanie ta broń być używana zgodnie z tą zasadą, to nie może być stosowana. Pytanie, co jeżeli sztuczna inteligencja zostanie na tyle rozwinięta i na tyle wyewoluuje, że będzie w stanie przestrzegać tej zasady? Niektórzy mówią, że może nawet lepiej właśnie niż ludzie, skoro ludzie się czasem gubią w tym zakresie. Wątpię. No właśnie, więc jeżeli wątpimy i myślimy, że nie, no to w takim razie aktualne prawo jest wystarczające. Oczywiście, jeżeli mówimy o tym, że ktoś działa zgodnie z prawem. No bo jak ktoś narusza prawo, no to cała ta dyskusja de facto jest do wyrzucenia, prawda? Bo nieważne, ile traktatów... Ale prawo jest wystarczające do czego? Do tego, żeby nie potrzeba było teraz regulować tego w drodze traktatu, tych systemów. Bo ta cała kampania na rzecz powstrzymania zabójczych robotów, jej założeniem jest to, że państwa będą rozwijać te bronie, w związku z czym trzeba to powstrzymać. No ale teraz jest pytanie, czy rzeczywiście technologia nam pozwala to rozwijać? Bo jeżeli mamy takie lepsze od ludzi w wykonywaniu jakościowych zadań, nie tylko ilościowych, bo wiemy, że w ilościowych no to nie wygramy raczej ze sztuczną inteligencją, ale w zadaniach jakościowych, czyli rozróżnienie właśnie osoby cywilnej od kombatanta, będzie ta sztuczna inteligencja lepsza, czyli powiedzmy 50 lat do przodu lub ileś tam, bo tu się nikt chyba nie jest w stanie dogadać i za ile lat to osiągniemy, no to wtedy rodzi się dopiero pytanie, czy my mamy jakiś etyczny problem, bo to nie tylko prawne argumenty, ale przede wszystkim, no to jest czy to jest jakieś niezgodne z naszymi, jako całej cywilizacji, można powiedzieć, podstawami, wartościami, że robot będzie zamiast człowieka podejmował decyzję o zabiciu człowieka. I to jest pytanie etyczne, daleko posunięte. I jeżeli uznamy, że tak, że to jest nieetyczne, no to wtedy należałoby przyjąć nową normę mówiącą, że tymi broniami nie zabijamy. Tak samo jak przyjęliśmy, że chemicznymi nie zabijamy, no tak naprawdę chemicznymi nie zabijamy dlatego, że nie jesteśmy w stanie kontrolować tych agentów chemicznych, co swoją stroną jest bardzo ciekawe, że przyjęto tą konwencję no już parę dekad temu, a mówi się, że gdyby dzisiaj ta broń była dyskutowana i miała być regulowana traktatem, to pewnie byśmy też nie przyjęli tego traktatu, bo by znowu inni powiedzieli, no ale mamy nanotechnologię, możemy właśnie na tym nano poziomie kontrolować cząsteczki, więc możemy właśnie używać broń chemiczną, jeżeli ona będzie tylko wystarczająco celowana, czyli targetowała konkretny cel wojskowy, a nie innych. Więc tak naprawdę to są wszystko pytania o jakby takie duże wartości, kierunki, które chcemy czyli o filozofię. O filozofię, o system wartości, o tym, co to znaczy postęp i do czego nas on zaprowadzi. Dokładnie. I to jest pani... na wojnie, która sama w sobie wydaje nam się kierunkiem, w którym nie chcemy iść. Pani doktor, a czego my obywatele powinniśmy żądać dzisiaj od polityków w Polsce, a czego wymagać od siebie w temacie, o którym rozmawiamy? W tym temacie, w którym rozmawiamy, to wydaje mi się, że właśnie przede wszystkim... myślę, że to nie jest aż tak istotny temat, szczególnie, że jesteśmy państwem bezpośrednio zagrożonym tutaj ze względu na bliskość konfliktu zbrojnego i myślę, że
te technologie nie są jeszcze na tyle rozwinięte, żeby w tym momencie były priorytetem zakupów naszej armii, ale możemy żądać do tego, żeby nasze władze konsultowały z nami takie decyzje, no bo mamy w konstytucji zasady cywilnej kontroli właśnie nad siłami zbrojnymi, która nie można powiedzieć, że to jest wystarczające, że prezydent jest po prostu naczelnikiem sił zbrojnych, tylko w zaawansowanych demokracjach polega ona na tym właśnie, że dyskutuje się na takie tematy w Sejmie, prowadzi się jakieś badania społeczne, chociażby właśnie co do tego, jakie w naszym kraju obywatele mają opinie na temat tego, czy Polska powinna nabywać takie bronie. Więc od polityków moglibyśmy żądać większego zaangażowania w temat i także no, reprezentowania rzeczywiście stanowiska Polski na forum międzynarodowym i pamiętania też o tym, że nie zawsze iście w parze z naszym wielkim sojusznikiem Stanami Zjednoczonymi jest dla nas korzystne, bo mamy trochę inny, można powiedzieć, pejzaż prawny, bo jesteśmy chociażby stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i już raz oberwaliśmy za to, że na naszym terytorium pozwalaliśmy na działania, które były niezgodne z naszym prawem, a może z prawem Stanów Zjednoczonych były zgodne. Raz, tak, czyli kiedy? No chodzi mi tutaj o stare Kiejkuty i o był w tym zakresie wyrok przecież właśnie Trybunału Strasburskiego. Kiedy to my płacimy cenę za to, że wspieramy naszego sojusznika, a nie patrzymy na to, jakie są nasze zobowiązania i ze względu na właśnie to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i członkiem Rady Europy, mamy wyższe standardy prawno-człowiecze niż chociażby Stany Zjednoczone albo niektóre inne państwa. Więc no, myślę, że tutaj zawsze dopinguję jakby taką naszą politykę zagraniczną i dyplomację, żeby była jednak bardziej niezależna. Ale myślę, że mimo wszystko to nie jest priorytet w tej dyplomacji zagranicznej w tym momencie. Natomiast od siebie to myślę, że myślę, że takim pierwszym ważnym elementem jest to, i teraz łatwiej jest to mówić niż na przykład na początku marca zeszłego roku, że podchodząc do takich trudnych tematów jak wojna, czy bronie, czy zabijanie, musimy postarać się jakoś pozbyć tych emocji, które nam nie kierują. I te emocje, bo to jest taki mój główny zarzut dla tej kampanii NGO-sów, która zaczęła tą całą dyskusję, że od razu wrzucono obraz Robocopa, zabójczych robotów i powinniśmy się ich tylko bać. A tak naprawdę, gdyby pozbyć się tego emocjonalnego zabarwienia i rozpisać sobie tabelkę plusów i minusów takiego systemu uzbrojenia, to moglibyśmy sobie bardziej na chłodno, racjonalnie przekalkulować, że może o ile są spełnione pewne warunki, czyli na przykład właśnie w pewnych zakresach ta sztuczna inteligencja przewyższa ludzkiego żołnierza i jest to w pewien sposób korzystne dla nas, to może nie trzeba całkowicie zakazywać, tylko zaakceptować pewien taki mały wycinek zastosowania tych rodzajów uzbrojenia. I myślę, że też właśnie rozmawiając o takich tematach, no, warto byłoby mieć najpierw jakąś wiedzę. Więc myślę, że to, co ja zawsze też zresztą ze względu na pracę na uczelni powtarzam studentom, żeby najpierw posłuchać paru różnych punktów widzenia, jeszcze samemu sprawdzić tą wiedzę, a potem zapytać się siebie samego, co na ten temat sądzimy. No dobrze, to jeszcze dopytam w takim razie, bo wymieniliśmy czarne lustro. Ja Państwu polecam, u nas na stronie jest fragment książki Czarne lustro po drugiej stronie, gdzie właśnie jest rozdział twardogłowym o tym odcinku. I zaraz wymieniliśmy. Ja wymienię, też Państwu polecam, teraz oglądam może nie dokładnie to, o czym rozmawiamy, ale dobry serial Obserwowani. A jakie książki Pani mogłaby nam polecić tym słuchaczom, którzy chcieliby pójść dalej tym tropem, tymi tropami, o których pani wskazała? Czy jest coś takiego w mainstreamie, takiego też popularnego, co można przeczytać, zobaczyć, co warto sięgnąć, co warto obejrzeć?
Znaczy, jeżeli chodzi o książki, to będzie mi bardzo ciężko coś popularno-naukowego polecić. Natomiast no, wiem, że tutaj pana gościnią była też Natalia Hatalska, więc myślę, że zaczęcie od jej książki Wiek Paradoksów jest świetnym startem do tego, jak technologie wpływają na nas. I to jest coś, co polecałabym na początek. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, to myślę, że bardzo bym poleciła wszystkie filmy wojenne historyczne. I to, żeby popatrzeć, jak te różne zasady są tam stosowane i zastanowić się, czy gdzieś tam roboty mogłyby nam ulepszyć pewne sytuacje, czy poprawić sytuację. Natomiast jeżeli chodzi o serial, no to ja myślę, że Czarne lustro w różnych aspektach, w różnych epizodach może mieć zastosowanie także do wojny. Ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę na mój ulubiony odcinek, bo przynajmniej nie boję się przy nim tak jak właśnie w tym twardogłowym, czyli i nie pamiętam jaki jest jego tytuł, natomiast chodzi tam o używanie sztucznej inteligencji przez Zakład Ubezpieczeń do przypominania sobie wspomnień na potrzeby postępowania dowodowego. I myślę, że to jest jedno z zastosowań sztucznej inteligencji i nowych technologii, o którym jeszcze się mało mówi, o pojęciu neuropraw, czyli tego, czy za niedługo nie będzie tak i to będzie dla nas większe zagrożenie niż na wojnie sztuczna inteligencja, że organy ścigania, sądy, no właśnie ubezpieczyciele będą mogli się podłączyć po prostu do naszego mózgu i przewinąć historię naszego życia w pięknych obrazach, żeby sobie zamiast słuchać naszych zeznań, co powoduje bardzo dużo pytań etycznych i prawnych. I podobne technologie są rozwijane, chociażby przez Elona Muska, tak zwany Neuralink, i są one też rozwijane w armiach po to, żeby na przykład wzmocnić komunikację pomiędzy sztabem a żołnierzami, żeby lepiej, szybciej przekazywać informacje wywiadowcze, a potem na przykład, żeby wykorzystywać te informacje w postępowaniach karnych. Mhm. Także to jest moje polecenie. Na ten moment nie mam chyba innych, bo filmy na ten temat są raczej takie właśnie Robocop albo różne, można powiedzieć, marketingowe kampanii na rzecz powstrzymania zabójczych robotów, która nie ma strony po polsku, niestety. Chociaż powiem pani, że dawno temu oglądałem Terminatora, a jak zacząłem go oglądać rok temu, po tych różnych lekturach ostatnich, no to powiem szczerze, że trochę inaczej na niego spojrzałem, szczególnie na drugi, trzeci odcinek. Ale to już odsyłam państwa też może do przypomnienia sobie Terminatora. I na koniec chciałbym też polecić taką książkę Systemy dronów bojowych, analiza problemów i odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego. Myślę, że za jakiś czas zrobię również na temat tej książki podcast. Wydaje się ciekawa, chociaż jeszcze jej nie czytałem. A dzisiaj już to będzie koniec. Państwa i moim gościem była pani dr Kaja Kowalczewska, autorka książki Sztuczna inteligencja na wojnie, którą państwu polecam. Pani doktor, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!